Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach. Kierował się miłością do teatru i literatury. Nauczony ciężkiej pracy. W czasie II wojny światowej odnalazł powołanie i wstąpił do tajnego seminarium. Obrał drogę ku Bogu. 28 czerwca 1967 roku arcybiskup Karol Wojtyła przybył do kaplicy Sykstyńskiej, gdzie składa ślubowanie i odbiera od papieża Pawła VI czerwony biret. Na chwałę Boga Wszechmogącego i na chwałę Kościoła przyjmij tę oznakę godności kardynalskiej, dla której musisz stać się obrońcą wiary aż do przelania krwi. Była to bardzo podniosła chwila. Po raz pierwszy w Sykstynie rozlegają się brawa.